Panie, panowie, osoby niebinarne oraz ten jeden koleś, który właśnie w komunikacji miejskiej spogląda na twój telefon. Witam was bardzo serdecznie w nieubłaganym finale Domu Wielkiego Szwagra, gdzie ósemka uczestników symulatorów stanęła ze sobą w społeczne szranki, aby zaskarbić sobie waszą sympatię. W zeszłym tygodniu pozbyliście się Steve'a, Alicji i Panam, zaś ten tydzień nie może być inny, bo ponownie zagłosowaliście na osoby, które nogami do przodu pożegnają się z domem Wielkiego Szwagra. Bez owijania w bawełnę czy innego przedłużania, po zebraniu ponad 2000 głosów wiemy, że Severus Snape nie ma co liczyć na dodatkowe punkty dla Slytherinu. Joel Pedro Pascalem zwany nie stanie w szranki z mocą godną golfisty. A Janusz Tracz musi zadowolić się swoim serialowym Imperium Zła. Do finału przechodzą potężna wojowniczka Xena oraz Carl Johnson zwany CJ-em. Pora przedstawić wam, czym w ogóle będzie ten finał. Na wstępie muszę wam pokazać, co dokładnie przygotowałem, bo nasz tor przeszkód trzeba przecież najpierw zbudować. Zacząłem od dużej działki, która pomieścić może zygzaki i pływanie, by następnie naszprycować ją kolejnymi mniejszymi i większymi zadaniami. Jasne, symulatorowie nie mogą zabłądzić w labiryntach, bo ich pathfinding jest na nieludzkim poziomie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się nieco pośmiać z ich zawijania. Jasowego chodu. Dlatego całość otoczyliśmy żywopłotem, a na wejściu postawiliśmy ścieżki pomylenia, labirynty. Następnie wodny korytarz prowadzący do pierwszego z punktów z ogniskiem i paczką amunicji. Stamtąd po schodach do kolejnego mini labiryntu minotaur sprzedawany oddzielnie. Na dół i znów do zasyfionej wody, by po kilku zakrętach dostać się do pomieszczenia z budką fotograficzną i kolejną amunicją oraz pierwszym pistoletem. Następnym w kolejce jest galaretowaty pokój przecinany basenami i prowadzący do niebieskiej sali ze sprzętem do ćwiczeń, bo czemu nie, i kilkoma szkieletami. Czy to jest straszne? Absolutnie nie, bo Simowie nie czują lęku przed obiektami. No i nie będę ukrywał, trochę mnie tutaj poniosło, dlatego stworzyłem to. Jako że często pada, pokój pralkowy będzie iskrzył się i w najlepszym przypadku raził uczestników. Labiryncik numer 3 i z niego lecimy po schodach do wiszących ogrodów manekinów, a potem już ślizgawka rekinowa, trochę otwartych przestrzeni i wyspiarski koszmar. Na wyciętych fragmentach, do których trzeba dopłynąć, ustawiłem zaspokajacze potrzeb podstawowych, by zmusić naszą parę do krążenia po całym obszarze turniejowym. Przy okazji ustawiłem tam też broń, trochę first aidów, ale najważniejsza jest zdecydowanie arena. Piankowe puzzle pod stopami, co by trup głośno nie upadł, wystawka z urnami wszystkich, którzy stracili życie na parceli i creme de la creme, czyli strzelby i karabiny. Broń idealna dla osoby chcącej zwyciężyć. Ostatnio w komentarzach wspominaliście, że było trochę za dużo tego żalenia się, dlatego dzięki magii manipulacji poprawiłem naszej dwójce trochę nastroje, aby cała walka odbyła się bez zasad smutku i żalu. Bohaterowie zatem pocieszają się przed. Miły gest, choć nic nieznaczący, jak mniemam. Oh, dag dag. Znacznie lepiej zaczyna CJ, bo od rozgrzania mięśni brzucha. I ruszyli! Łeb w łeb lecą aż do drabinek z drobną przewagą Xeny, która swoje ciuchy zrzuca jeszcze w labiryncie. Karl to samo, jednak atletyczna budowa mentorki pozwala na przewagę w odcinku wodnym. Po chwili oboje na lądzie i schodami w górę przez zawijas, by znów wskoczyć do wody.
Teraz już Ksena wysunęła się na spore prowadzenie, docierając do budki ze zdjęciami i wskakując bez zastanowienia do dżemowych zbiorników. Oboje na zmianę suszą i moczą swoje ciała. Niby jeden basen, ale jakże wielka przewaga, bo to już wojownicza, trafia do pokoju szkieletów i siły fizycznej. CJ ma jednak spore szanse, bo ktoś tu oszalał i z zaciętym skryptem krąży bez powodu. Cudownie. Pokój elektrycznych pralek i kolejny spacer po schodach, podczas gdy wybudzona z transu Ksena już go goni. Manekiny nie robią wrażenia na gangsterze, który już zbliża się do ślizgawek i dokładnie tak jak myślałem, nikt z tego nie korzysta. Ale nagle dochodzi do zmiany taktyki. Mimo poprawy humoru, CJ postanowił się popłakać w łóżku, do którego i tak musi dopłynąć. Czyżby taktyka przesypiania walki? Może, bo Ksena leci klasycznie dla siebie poopłakiwać zmarłych. Przynajmniej dotrze w ten sposób na arenę, mijając już w pełni wypłakanego reprezentanta Groove Street. Jednak czy płacz nad rozlanym mlekiem blokuje uzbrajanie? Nie, bo Ksena ma już karabin, zaś do domu wpakowała się Aleksandra Kawka. Biedny nasz CJ, bo nagle postanowił przelecieć całą tę trasę z powrotem, aby pozbierać po sobie brudne ciuchy. Jednak plan się zmienia, bo oto postanawia podnieść pistolet. Oboje uczestników ma broń, lecz tylko Karl ma amunicję. Cóż może się wydarzyć? Ksena rusza, by zebrać spray do leczenia. Johnson wraca po brudne ubranie, nie wiedząc, że za nim pędzi jego przeciwniczka. Chwila kontemplacji przy zgaszonym ognisku, choć wygląda na to, że czarnowłosa ma jakieś plany. Specjalnie sam nie sprawdzam, co w ogóle symulatorowie planują, żeby mieć małe zaskoczenie. To były strzały? Tak jest, CJ ma jeden nabój mniej i rusza po spray do leczenia, mijając nieproszonych gości. Ksena zgarnia pistolet, mając już pociski do karabinu i strzelby. Nie tędy droga. W końcu są bardzo blisko siebie, dzielą ich tylko dwa zbiorniki z dżemem. Ale co to? Ucieczka ze strony Kseny i teraz to prawdziwy gangster stał się tym goniącym. Ona sparaliżowana, on już do niej dopływa i chwyta za nóż. Proszę Państwa, pchnięcie od góry zablokowane przez potężne muskuły naszej zawodniczki prosto z Polsatu. Akcja tak nieprzewidziana, że pęcherz CJ-a zaczyna o sobie dawać znać. Haha, dobrze, że wszędzie woda. Może nie będzie wielkiej kompromitacji. Jednak to nie koniec. Karl podskakuje tyłkiem w stronę Kseny i o matko, mamy to! Przez klasyczny finisher praktykowany już w poprzednim odcinku CJ skręca kark Kseny, a jej ciało pada na jednej z wysepek. Moje drogie osoby, zwycięża Karl Johnson z Los Santos oraz kostucha zbierająca kolejne żniwo w domu wielkiego szwagra. To była niesamowita walka, pełna niespodziewanych zwrotów i sam nie mogę się doczekać powtórki, może z większą ilością osób na tej konkretnej arenie. A pan CJ w ramach prezentu, w ramach wygranej otrzymuje od nas fikcyjny dom, bo sam jest postacią fikcyjną. W Hanford-on-Bagley zamieszkał więc pierwszy laureat w pełni wykształconego formatu domu wielkiego szwagra. Czy będzie to żywot spokojny? Ciężko stwierdzić, bowiem dom okazał się szybko nawiedzony. Zaś sam CJ najpierw wykonał solidny trik odwróconego Jezusa na błocie. A potem zrobił to, w czym jest najlepszy. Bez zastanowienia zastrzelił odwiedzającą go pannę młodą, zyskując miano seryjnego zabójcy. I to jest doskonałe zwieńczenie wielkiego finału. Symulator wyjdzie z domu wielkiego szwagra, ale dom wielkiego szwagra nigdy nie wyjdzie z symulatora.
Dziękuję Wam ogromnie za ten 3-odcinkowy przejazd skuterem po torze żużlowym i oddane przez Was głosy. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja, albo i odrobinę lepiej. Takie moje małe marzenie. Oczywiście, jeżeli format Wam się spodobał, to możecie głosować wyświetleniami, a także tymi mitycznymi łapkami w górę. Ja zapraszam do siebie na Instagrama, a tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu w domu wielkiego szwagra. Nie mam gdzie iść teraz, bo tu jest fotel. Na razie.